Wewnątrz niemieckim starciu Bayer Leverkusen pokonał HSV 1-0. Było to pierwsze zwycięstwo Bayeru nad tym rywalem w obecnym sezonie. Zaraz po przerwie, po akcji Peruwieńczyka Jose Guerrero, akcję i okazję bramkową dla gości miał Czech Dawid Jarolin. Chwilę później szansę mieli gospodarze. Bert Schneider podał do Teofanisa Gekasa, ale Grek tym razem nie zdobył bramki dla Bayeru. W 60. minucie znów Schneider obsłużył podaniem Gekasa, ale ten ponownie nie zdołał pokonać Franka Rosta. Udało się w końcu w 77. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Szwajcara Tranquillo Barnetta, a Gekas, król strzelców Bundesligi z ubiegłego sezonu, pokonał Franka Rosta strzałem głową.